Pierwsze, jak szybciutko taki pojazd się porusza? Tyle co jest na liczniku. A ile jest na liczniku? 240. I dzisiaj rozumiem pan taką prędkością mniej więcej szalał, żeby dotrzeć do Pilsna. No może nie tak szybko, ale... A zamiłowanie do takiej pasji to jest jedyny pojazd, który pan posiada? Nie, mam dużą kolekcję pojazdów, 8 sztuk. A skąd pan przyjechał? Jest. Dziękuję panu Leszku za rozmowę. Odpalamy to, by przekonać się, czy faktycznie działa. Przypomnę państwu, że pan jest Jasław, posiada kilka na piwie. Powiem tak, krótko, treściwie i na temat. Bardzo serdecznie poproszę panią burmistrz. Szanowni państwo, bardzo serdecznie witam na trzecim zlocie miłośników zabytkowej motoryzacji. Przede wszystkim serdecznie witam pasjonatów, którzy podzielili się tutaj dzisiaj z nami swoją pasją, eksponatami. Bardzo serdecznie ich witam. Witam mieszkańców naszego miasta, naszej gminy, że tak licznie uczestniczą w spotkaniu. Myślę, że to już taka tradycja, bo widzimy, że po frekwencji, po ilości eksponatów, po ilości osób, jakie przyjeżdżają do nas na zlot, warto to kontynuować i myślę, że to już tak co roku zostanie, że mamy szansę te piękne eksponaty, które państwo przez cały rok dopieszczacie, żebyśmy tutaj mogli pocieszyć oko. Także za wszystko bardzo serdecznie dziękuję za to, że w takim skwarze z nami tutaj się dzielicie tym wszystkim i już zapraszam za rok.